Nie może jednak wiecznie trwać, te finale odbyły się kilka razy.
jest to jest szansa na bazę, na dłużej zastanowić się w tym mieście, czy miasto jednego dużego. Tak, decyzja jest decyzją wielostronną. Miasto toczy się życie stałe dużo przez siebie, w PSL, przez naszą firmę, przekażemy również wsparciu miasta. Jak na razie wszystkie strony z tej współpracy bardzo zadowolone i nic nie wskazuje, że myślenie o pomocy tutaj także gdziekolwiek przenosić. Aczkolwiek na rynek nie jest na tyle zmienny, że ciężko jest nam się uwolnić, gdzie nie udało w bliższych latach. My pracujemy, staramy się, żeby impreza była tutaj rozwijała się, żeby mieli raczej więcej powodów niż obecnie do tego, żeby kontynuować. O tego razu w imprezie rozmawiamy także z Hansem i Jerem Wernerem z Intela, ale postanowiłem zacząć pytania. Dlaczego pracujemy właśnie do Because people in Holland would like to experience what it was to be a person who was 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 z Niemiec, Ukrainy, Rosji, państw nordyckich, z Polonia. Jest to po prostu bardzo wygodna luka, więc jest sama osoba z wolną grupą, a to z jednej strony publika, z drugiej strony oficer sporek. Absolutnie. Sporek jest zdecydowanie zrozumiały. Wykorzystywali do możliwości dramatycznej, czy jest może na jego obiady, bo to muszą odczekać światło, ale mamy także miejsce na wystawę. Bo cały czas jest to wydarzenie przemieszczające dziedziny zaskita filmu. Czekamy na wiatr, ale również i tworzymy to właśnie kombinację, która umożliwia właśnie to wyjście. Dlaczego jednak Lisbon jest tak ważny dla wielu ludzi? It is a growing market, co w Indiach faktorów ze swojego punktu widzenia bardzo rosnący z ostatnich lat. Mówimy o dwucyfrowym przyroście, ponad 20% rok do roku. Na początku wynika jeszcze większy wzrost, ale oczywiście nie są regulujące. Jeśli mówimy o spadku do 20% wzrostu, to w dalszym ciągu jest to dość korzystne ze spadku. Jest to więc bardzo pozostawione, które powinien się zmienić. Także jest to dla nas świetna okazja do pokazania, co stać się technologią. Dalej uważamy przykładem programowego poszukiwania procesu połączonych z wydajną kartą graficzną Radeon VGA. Włączenie obok elementów wyłączenia pozwala nam oswoić się do notebooków, z którymi można korzystać bardziej w świecie wirtualnym. Wiecie, jak wyglądają notebooki przemierzone w czasie wirtualną? Wyważą ponad 5 mm, mają około 30 mm wysokości. Teraz mamy na uczniku 16 mm wysokości. Zabezpieczenie audycji, Przemek Paweł. Zobaczmy sobie, tak to wygląda na rynkach.
przykład takiego zerowańskiego portalu, to jest kierowanie od 24, Na naszym telefonie Piotr Trzeba.
Tutaj, z 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 tutaj,
Bardzo dziękuję za ten komentarz Piotr Senka, publicysta z tygodnika do rzeczy był gościem Polskiego Radia 24. Reklama. Nie ma komuś. Mariana, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, źle do konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, ty jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś nikt nam mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, co? Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Wiesz, że po odchodzeniu ponad połowa kobiet znowu przybiera wadę? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostro brzegu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. A Sochar? Już drugą godzinę stał pośrodku niczego i próbował się porozmawiać. Nowy raz tęsknoty. Zamknął laptopa i wsiadł do aeta. Po reklamie. Polscy mamy rząd, odpowiedź na wartości chrześcijańskiej, tych wartości chrześcijańskich będzie bronił i tam, gdzie będzie potrafił, będzie starał się właśnie te wartości urzeczywistniać w imię czynienia służby bliźnim, w imię.
Radio 24 zbliża się 15. Ostatnie lata byli odpadnie. Czas na informacje dnia. Po spotkaniu prezesa PiS z szefem amerykańskiej dyplomacji rozmowy dotyczyły m.in. bezpieczeństwa, mówił Jarosław Kaczyński. Czterech himalajstów idzie na ratunek uwięzionym na Nanga Parbat. 95 osób zginęło, a ponad 150 osób zostało rannych. To najnowszy bilans ofiar zamachu w Afganistanie. Adrianna Zalińska-Czanicka, zapraszam. To była dobra, pożyteczna rozmowa. Takie rozmowy Kaczyńskim podsumował dzisiejsze spotkanie z Rexem Tillersonem. Rozmowa polityków trwała około 50 minut. W spotkaniu brali też udział m.in. amerykański ambasador w Polsce oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Sterlecki. Jarosław Kaczyński mówił, że rozmowa z szefem dyplomacji USA dotyczyła wszystkich ważnych spraw polsko-amerykańskich. Odnoszący się do kwestii współpracy militarnej, do bezpieczeństwa w tej części Europy, szeroko rozumianej tej części Europy, o sprawach gospodarczych, o możliwości współpracy w tej dziedzinie, o kwestiach związanych z zakupami broni, tych, które są aktualne i tych, które mają być na przyszłość. Jarosław Kaczyński powiedział, że miał okazję złożyć na ręce Rexa Tillersona podziękowania za obecne nastawienie amerykańskiej dyplomacji, administracji do Polski. Amerykański sekretarz stanu po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim udał się na lotnisko, kończąc w ten sposób trwającą od wczoraj wizytę w Warszawie. Tymczasem Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości wybrała dziś nowego przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Partii. Został nim Krzysztof Sobolewski, dotychczasowy sekretarz Rady Politycznej i koordynator do spraw struktur partii w czterech okręgach. Jest radnym dzielnicy Śródmieście w Warszawie, prawnikiem, a od wielu lat pełni też funkcję pełnomocnika Komitetu Wyborczego PiS. Trwa akcja ratunkowa na Nanga Parbat. Uczestnicy narodowej wyprawy na K2 ruszyli pieszo na ratunek Tomaszowi Mackiewiczowi i Elizabeth Revol, którzy utknęli w kopule szczytowej na wysokości około 7000 metrów. Na pomoc uwięzionym idą Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor i Piotr Tomala. Grupa ratownicza prawdopodobnie podzieli się na dwa zespoły. Pierwszy bez zbędnego obciążenia, drugi od razu ruszy w górę. Drugi w nieco wolniejszym tempie będzie niósł niezbędne wyposażenie, wyjaśnia na naszej antenie Jerzy Natkański z Fundacji imienia Jerzego Kukutki. Sądzę, że to może być około 15 godzin wspinaczki do góry dla zespołu szybkiego, dla wolnego. 15 godzin w przypadku Elizabeth Revol? Tak. A jeżeli chodzi o Tomasza Mackiewicza? Tu trudno jakby powiedzieć, to może być drugi 15 godzin. Według szacunków z miejsca, gdzie wylądowały śmigłowce, na dotarcie do wysokości 6700 metrów, gdzie znajdować ma się francuska, potrzebne będzie około półtora dnia. W informacjach dnia wracamy do zamachów w Afganistanie. Według najnowszych informacji w wybuchu samochodu pułapki w Kabulu zginęło 95 osób, a ponad 158 zostało rannych. Świadkowie informują, że wybuch był wyjątkowo silny. Ładunek zdetonowano w części miasta, w której mieszczą się ambasady i budynki rządowe. Według rzecznika tamtejszego MSW bomba była ukryta w karetce pogotowia. Eksplodowała, gdy samochód podjechał pod policyjny punkt kontrolny. Rzecznik talibów podaje, że ATW dokonał jego ruchu. Zamach został zorganizowany mimo podwyższonego alertu bezpieczeństwa po zeszłotygodniowym ataku na stołeczny hotel Intercontinental. Do organizacji tamtego aktu terroru, w którym zginęło 20 osób, również przyznali się talibowie. Na koniec Rosja. Po ponad roku trafił za kratę, ponieważ rosyjskie służby wskazują na pornografii dziecięcej. Jego współpracownicy i organizacje broniące twierdzą, że rzekome dowody w sprawie zostały spreparowane, a postępowanie karne wobec szefa karelskiego memoriału było zemstą polityczną za jego działalność. Jurij Dmitrijew jest historykiem, który całe zawodowe życie poświęcił badaniu zbrodni stalinowskich. Między innymi poszukiwał miejsc, w których sowieccy oprawcy dokonywali masowych mordów więźniów politycznych i uchodźców wojennych, w tym Polaków. Ocenie jego współpracowników publikacje dotyczące stalinowskich represji są sprzeczne z podejmowanymi przez rosyjskie władze próbami wybielania okresu radzieckiego. W grudniu 2016 roku Jurija Dmitrijewa zatrzymano pod zarzutem przygotowywania pornografii dziecięcej, bo sam zaprzeczył tym zarzutom, twierdząc, że zabezpieczone przez służby specjalne fotografie to dokumentacja procesu leczenia jego pasierbicy. Pierwsze ekspertyzy specjalistów wykazały, że znalezione w mieszkaniu naukowca
za materiały nie mają charakteru pornografii. Na tej podstawie szefa Karelskiego Memoriału zwolniono z aresztu, nakładając na niego obowiązek pozostawania w miejscu zamieszkania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Rozstawiona z dwójką Karolina Woźniacka pokonała w Melbourne rumuńską tenisistkę Simonę Halep w 3-6, 6-4, 7-6 w finale turnieju Australian Open. To pierwszy w karierze wielkoszlemowy tytuł Donki polskiego pochodzenia. Tegoroczny Australian Open był 43. turniejem wielkoszlemowym Woźniackiej. Dzięki dzisiejszemu zwycięstwu zapewniła sobie powrót na pierwsze miejsce w rankingu WTA. W poniedziałkowym notowaniu pozycji liderki zajmie kosztem swojej finałowej rywalki. Trener tenisa Mario Tarnowski nie ma wątpliwości, że Woźniacka w pełni zasłużyła na sukces. Karolina jest najlepiej poruszająca się dziewczyna na turze. Poprawiła jeszcze poruszanie i tak samo uderzenia z tego, co widziałem. Także aż taka totalna defensywa nie była ze strony Karoliny, że grała też dosyć agresywnie. No i to, co pokazała przy takim dobieganiu w tych trudnych mega sytuacjach, naprawdę super klasa. Myślę, że na to czekała całą swoją karierę, żeby tego dokonać o parę razy blisko. Co ona potrzebna, myślę, że niesamowitą radę, że myślę, że to jeszcze i tak do niej nie dotarło. Dziś w Australian Open rozstrzygnęła się też rywalizacja w męskim deblu. W finale Austriak Oliver Marach i Chorwat Mate Pavic pokonali Kolumbijczyków Juana Sebastiana Cabala i Roberta Farracha. Tessa Worley wygrała slalom giganta alpejskiego Pucharu Świata szwajcarskim Lanza Heide. Francuska wyprzedziła Niemkę Wiktorię Rebensburg oraz Słowenkę Metę Chrowat. Maryna Gąsienica Daniel uzyskała 38. czas pierwszego przejazdu i nie zakwalifikowała się do finału. Natomiast w zjeździe w niemieckim Garmisch Partenkirchen triumfował szwajcar Beat Freuds. Perła Rublin podejmie dziś Majo Barrosz w pierwszym meczu 1/8 finału Pucharu Challenge piłkarek ręcznych. Kapitan Perły Weronika Gawlik zapewnia, że nie ma mowy o lekceważeniu rywalek. Portugalki charakteryzują się na pewno taką szybką, dynamiczną grą. To nie jest na pewno europejska potęga, ale wiemy, że potrafią zaskoczyć i to są zespoły niewygodne dla polskich, szczególnie drużyn. Oczywiście jak przed każdym spotkaniem jest pełna mobilizacja, nieważne czy to jest Portugalia, czy to jest zespół z polskiej ligi, zawsze musimy podejść do meczu pełni skoncentrowane i żądne zwycięstwo. W lubelskiej ekipie z powodu kontuzji barku nie wystąpi rozgrywająca reprezentacji Polski Kinga Achruk. Początek meczu o 18:00. Czas na prognozę pogody. Do końca dnia pochmurno, tylko miejscami przejaśnienia. W całym kraju możliwy deszcz, na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach będzie pruszyć śnieg. Na termometrach od 2 stopni lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich, do 4 w centrum i 7 na zachodzie. Wiatr słaby na wybrzeżu kresami umiarkowany, zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 7 minut po godzinie 15, Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. No i oczywiście zapraszam na popołudnie na antenie Polskiego Radio 24. Już za chwilę w gorącym temacie będziemy mówili o dzisiejszej Radzie Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, a także o wczorajszej decyzji Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej o wspólnej liście w wyborach samorządowych. Potem między innymi oczywiście o wizycie Rexa Tillersona w Polsce i spotkania, które odbył ten amerykański polityk z polskimi politykami, zarówno politykami rządowymi, z prezydentem, jak również ostatnie spotkanie, do którego doszło, przypomnijmy, to było spotkanie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko na naszej antenie w najbliższym czasie, a zaczynamy, tak jak mówiłem, od gorącego tematu. Gorący temat. Pan Marcin Fiołek w Polityce, dzień dobry. Pan Marcin Makowski, przepraszam, tylko te rzeczy i wirtualna Polska, teraz wszystko się już zgadza. Tak, imię się zgadza i również cała reszta. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, na pewno zgadzają się tematy, które zapowiedziałem. Zacznijmy od tego, co już za nami, Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzenie początkowo mówione z pewną tajemnicą, bo przypomnijmy, że to wszystko odbywało się bez mediów, bez kamer, bez dziennikarzy. Tak naprawdę o tym, co działo się na sali, gdzie obradowała Rada Polityczna, no, możemy dowiadywać się albo z oficjalnych komunikatów, albo z nieoficjalnych przecieków. Wydarzyło się coś, o czym bez wątpienia warto powiedzieć. Czy wydarzyło się coś na tej Radzie, tak? Według tych
przecieków właśnie, o których pan wspomniał, no bo na tym się musimy opierać, plus na wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego później. No niewątpliwie tematy główne, przewodnie to Mieszkanie Plus. Wiemy, że ten projekt sztandarowy teraz dla PiS-u w tej drugiej części rządzenia przyjmuje nad nim nadzór osobiście premier Mateusz Morawiecki. Ten również komponent mieszkaniowy budowlany z ministerstwa został wyjęty właśnie pod kuratelę bezpośrednio Mateusza Morawieckiego i te zapóźnienia na pewno były tematem, jednym z głównych tematów Rady Politycznej PiS-u. Z drugiej strony na pewno też, tak jak słyszę od ludzi, którzy widzieli, co się działo w środku i też rozmawiali, dużo poświęcono czasu na rozmowy dotyczące zmian w rządzie i rekonstrukcji oraz sprawy senatora Stanisława Koguta. No to są takie dosyć oczywiste tematy, trudno, żeby nie były dyskutowane. No i oczywiście kwestia wyborów samorządowych, a tutaj już sam Jarosław Kaczyński zapowiedział, że ludzie, którzy zmieniali wcześniej afiliację partyjną z PiS-u na inne partie w ciągu 3 ostatnich lat, nie będą mogli kandydować z list Prawa i Sprawiedliwości. To jest dosyć ciekawe. W wielu przekazach trochę zminęło, czy dziennikarze chętniej mówili no właśnie o tych tematach związanych z panem senatorem Kogutem, o tym, że będą listy dotyczące, no znaczy listy przed wyborami samorządowymi dotyczące oczywiście kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, jak również za jakiś czas poznamy tych kandydatów, którzy powalczą w tych najbardziej prestiżowych miastach. Ta informacja o tym zakazie trochę nam umknęła. Warto o niej powiedzieć coś więcej. Myślę, że tak, bo to również pasuje ten ciąg narracyjny, który ostatnio w jakimś sensie nam również rąbek jego uchylił Adam Bielan, jeżeli dobrze pamiętam, mówiąc w jednym z wywiadów, że zdecydowanie więcej posłów na listy na przykład Porozumienia, czy w ogóle Zjednoczonej Prawicy chce się zgłosić, niż jest przyjmowanych. Że mówi się oczywiście tam lider PSL-u, Władysław Kosiniak-Kamysz oczywiście tak metaforycznie mówił o kłusownictwie politycznym. Natomiast gdyby PiS i Zjednoczona Prawica chciała tak kłusować, jak możliwości pozwalają, i jeżeli wierzyć słowom marszałka Bielana, no to tych kandydatów jest kilkudziesięciu albo kilkunastu, a przyjmowani są tylko nieliczni. No i to też jest jakby, te słowa Jarosława Kaczyńskiego wpasowują się w tę narrację, ponieważ mówią one jednak o jakimś ciekawym, jak na polską stronę polityczną, samoograniczeniu się partii, która by mogła brać posłów, którzy wcześniej zmieniali swoje afiliacje, albo posłów, którzy chcą przychodzić z innych klubów parlamentarnych, a nie robi tego w takiej skali, jak jest to możliwe. To ale ciekawe. Czy to nie jest pewien jednak problem i pewne wyzwanie dla posłów Prawa i Sprawiedliwości? Bo no, wiemy o tym, że takim czyśćcem, to jest chyba już nazwa, która nieoficjalnie tak naprawdę funkcjonuje, pewnym czyśćcem jest ugrupowanie pana premiera Gowina, bo to ono w tej chwili ściąga chyba najwięcej chętnych do wstąpienia do Zjednoczonej Prawicy. No ale podobno w samym PiS-ie, głównie w PiS-ie, pojawiają się głosy, żeby nie iść drogą, która w jakiejś mierze zgubiła Platformę Obywatelską. I to jest bardzo słuszny trop, ponieważ PiS, gdyby zaczął nagle przyjmować właśnie tych wszystkich ludzi, którzy teoretycznie dzisiaj nie odnajdują się w swoich ugrupowaniach, straciłby tożsamość ideową. To, co wyniosło tę partię w końcu do wygranych wyborów, po wcześniejszych licznych porażkach PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, to jednak to, co ostatecznie okazało się tą siłą, być może jedną z przeważających, decydujących o wygranych wyborach samorządowych, no to ta spójność, której nie można dzisiaj, w cudzysłowie, zarzucić Platformie Obywatelskiej, ani Nowoczesnej, tej spójności, jeżeli zabraknie tożsamościowej, ideowej i będzie to jednak zbieranina posłów z różnych ugrupowań, no to myślę, że nie tylko twardy elektorat, ale generalnie ten, który identyfikuje się z PiS-em i z prawicą, może sobie zadać pytanie, to kto faktycznie dzisiaj rządzi? Czy Platforma Obywatelska i PSL i Nowoczesna razem z PiS-em? Czy jednak jest to rząd prawicowy, który będzie, kiedy trzeba, ostry? A wydaje się, że jednak osoby, które są z partii, mogą być hamulcem, przynajmniej w opcji wyborców, nie bardziej bardziej takich tożsamościowych. I myślę, że Jarosław Kaczyński to widzi i słyszy i stąd taka decyzja. No, jeszcze jedno zdanie wypowiedziane przez prezesa Kaczyńskiego. Będę mówił z pamięci, więc być może co nieco je przekłamię, ale no, pytany o to wczoraj. No przekłamać prezesa, to mam nadzieję, że bez konsekwencji. Pytany o to wczorajsze porozumienie pomiędzy Platformą a Nowoczesną odpowiedział mniej więcej w ten sposób, że opozycja chyba odrobiła lekcję z arytmetyki.
A tak, no właściwie niemal dosłownie to powiedział. To pokazuje styl Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy trzeba, to taki ironiczny, kąśliwy, złośliwy. Zresztą Jarosław Kaczyński, wszyscy, którzy go znają, wiedzą, że słynie z takiego poczucia humoru. I każdy też, kto miał go okazję posłuchać na żywo w debatach kiedyś jeszcze, gdy kilka lat temu pokazywał się na debatach ze studentami. Widzą też, że potrafi ripostą taką ripostę zaserwować. No i to dosłownie to, co Jarosław Kaczyński robi najlepiej w polityce, czyli tam, gdzie ktoś by mógł cały wywód pociągnąć, jak to opozycja się dzisiaj potyka o własne nogi, no to wystarczy coś takiego i już media tym będą żyły. No, też Jarosław Kaczyński może sobie pozwolić na takie ironiczne, krótkie, lakoniczne komentarze, no bo to on dzisiaj z perspektywy władzy to mówi, to do niego Rex Tillerson puka do drzwi, chociaż jest posłem i liderem partii, a nie premierem, ani nie prezydentem. No więc adekwatne chyba do dzisiejszej sytuacji też stanu opozycji. No jakoś tam chyba tysiące ludzi na ulicę w radości i ta informacja o sojuszu taktycznym PO i Nowoczesnej nie wyprowadziła, no to też taki komentarz chyba jest no, współmierny do tych nastrojów i emocji. Pan Marcin Makowski, Tygodnik do Rzeczy i Wirtualna Polska, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. A teraz już, no i to nazwisko wywołuje po raz drugi, pan Marcin Fiołek w Polityce. Dzień dobry. Dzień dobry. No i teraz trochę szczęśliwiej. Chciałbym trochę kontynuować ten wątek, który pojawił się w rozmowie z panem Marcinem Makowskim, zacząć od opozycji, od tego wczorajszego porozumienia pomiędzy Nowoczesną a Platformą, porozumienia dotyczącego wyborów samorządowych, ponieważ informacje o tym, że porozumieniu, no właściwie przyszła w tym samym momencie, co najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych, wykonany dla tygodnika, dla portalu do rzeczy.pl. Prawo i Sprawiedliwość 49% poparcia, natomiast no, te partie, które w tej chwili nas bardziej interesują w tej rozmowie, Platforma Obywatelska 20% i uwaga, Nowoczesna 4,4 poniżej progu wyborczego. Czy ten sojusz, o którym rozmawiamy, ten sojusz przed wyborami samorządowymi, no to czy możemy jeszcze mówić w ogóle o sojuszu dwóch partii, czy to jest raczej Platforma Obywatelska no plus to, co zostało z Nowoczesnej? A na pewno sojusz Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej jest takim małżeństwem z rozsądku, co celnie dzisiaj wytknął Jarosław Kaczyński, mówiąc o tym, że panowie z obu partii, czy panowie i panie, bo przecież Katarzyna Lubnauer jest przewodniczącą, poznali się na arytmetyce i doszli do wniosku, że to jest jedyne sensowne wyjście i dla jednej, i dla drugiej partii. I rzeczywiście to jest ruch, który oceniam pozytywnie z perspektywy samych partii opozycyjnych Platformy Nowoczesnej, bo tego oczekiwali ich wyborcy. Ten ruch może też przynieść no, wyższy wynik w wyborach do sejmików wojewódzkich, wyborów, które są traktowane właśnie jako pewien sondaż ogólnokrajowy. Panie redaktorze, tak. Bo mówi pan o tym, że wyborcy zarówno Platformy, jak i Nowoczesnej oczekiwali takiego ruchu. No, wydawałoby się, że to jest w pewien sposób naturalny proces. Mówi o takim zjednoczeniu przed wyborami partii, które są no, ideowo i programowo tak sobie bliskie. No, ale przecież doskonale wiemy o tym, iż przez wiele miesięcy to szło no, jak po grudzie, naprawdę. No właśnie, bo chciałem właśnie postawić przecinek, po czym dodać drugi oddech i postawić drugą tezę, mianowicie taką, że mimo tego, że to jest dobry ruch z perspektywy Platformy Nowoczesnej, to wewnątrz, czy pod taką pierwszą kopułą, czy kołdrą tego, co się dzieje w tych obu partiach, istnieje duża pokusa ze strony Platformy Obywatelskiej, by po prostu zjeść Nowoczesną, by Grzegorz Schetyna po prostu skonsumował poparcie, jakie Nowoczesnej pozostało po tym, jak no na skraj, no może nie upadku, ale bardzo na skraj marginesu doprowadził tę partię Ryszard Petru. Katarzyna Lubnauer dość szybko weszła w te buty. Miałem wrażenie, że to będą jednak trudniejsze rozmowy, trudniejsze negocjacje. Tymczasem okazuje się, że... Myślę, że miała wybór, przynajmniej wybór, który polegał na tym, że te negocjacje trwałyby dłużej, w których ta poprzeczka postawiona byłaby wyżej, a Katarzyna Lubnauer mogła licytować jeszcze trochę dłużej, wyżej właśnie, trochę mówiąc językiem pokera. No Katarzyna Lubnauer tutaj powiedziała pas, może dlatego, że sama miała trudną sytuację, no bo często to jest partia rzeczywiście bardzo, bardzo uboga i to mówię uboga i w kwestii finansowej, bo przecież wszyscy znamy te trudności finansowe, ekonomiczne po błędach w rozliczaniu subwencji wyborczych. No i wreszcie uboga też jeśli chodzi o struktury partyjne w samorządach, które są kluczowe w kwestii wyborów samorządowych. Tutaj Platforma jednak wyraźnie dominuje i tutaj wydaje się, że Katarzyna Lubnauer no prędzej czy później musiała się zgodzić, ale mam wrażenie, że mogła wylicytować więcej. Ale to w takim razie jeszcze jedno zagrożenie i jeden problem Katarzyny Lubnauer. Czy na przykład ten sojusz, no potwierdzenie tego, że idziemy razem z Platformą, to była być może jakaś ucieczka przed poważniejszymi zgrzytami wewnątrz Nowoczesnej, no bo nie jest tajemnicą, że tam te ruchy odśrodkowe są podobno dosyć silne. To jest
te ruchy odśrodkowe są silne i one nie skończą się wraz ze zgodą na koalicję do sejmików wojewódzkich, bo no, nie ma co kryć i z obu Zjednoczonej Prawicy z jednej strony i Platforma z drugiej skupią Nowoczesną jak tylko mogą, dają wątpliwości ich przyszłość polityczną i wreszcie stawiają pokusy polityczne, które są dla wielu posłów tej partii dość trudne do oparcia się. Katarzyna Lubnauer odbiła partię Nowoczesną w bardzo trudnym momencie, ponieważ Ryszard Petru pozostawił ją w bardzo klinczowej sytuacji. Mam wrażenie, że po początkowym entuzjazmie pani przewodniczącej o tych 2 punktach procentowych odbicia po wyborach Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer zobaczyła, że te trudności są większe niż się spodziewała, że te ruchy odśrodkowe rzeczywiście są wyraźne, że pozycja Nowoczesnej względem Platformy jest mimo wszystko słaba właśnie z powodów strukturalnych i finansowych. No i wreszcie, że trudno dzisiaj o taki jasny, liberalny elektorat, który pozwoliłby się z jednej strony różnić Platformy, z drugiej dałby taki pewien asumpt pozytywny, jeśli chodzi o politykę Prawa i Sprawiedliwości, o krytyczną oczywiście politykę wobec Prawa i Sprawiedliwości. No tutaj Lubnauer, mam wrażenie, po tych pierwszych dniach entuzjazmu i optymizmu poznała lekcji brutalnej polityki, a takiej lekcji udziela wciąż Grzegorz Schetyna, który, co by o nim nie mówić, jest wytrawnym graczem, który doskonale porusza się w kuluarowych negocjacjach. Mam wrażenie, że dzisiaj Schetyna pokrał Lubnauer. Na ile to jednak jest zwycięstwo plusowe, na ile realne, to poznamy w najbliższych tygodniach, bo przypomnijmy, że przecież to na razie tylko zapowiedź wspólnych rozmów. To prawda, zgoda co do koalicji w sejmikach jest, ale pytania o choćby kandydatów na prezydentów w wielu miastach pozostają otwarte. Pozostaje pytanie otwarte, jeśli chodzi o Radę Powiatów, jeśli chodzi o Radę Gminy. No i wreszcie pozostaje pytanie ciągle otwarte. Po prostu nie trafi. Tam jednak będzie taki creme de la creme tego sporu opozycji i taki też papierek lakmusowy tego, kto wygrał tę batalię. Czy Grzegorz Schetyna, czy Katarzyna Lubnauer? No i wreszcie ostatni już wątek, czy w ogóle opozycji uda się skutecznie stworzyć te listy i czy te listy wreszcie będą w stanie skutecznie rywalizować z Prawem i Sprawiedliwością. Sporo znaków zapytania. Pan Marcin Fijołek w Polityce. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. A my pozostajemy przy gorącym temacie, choć trochę zmienimy zagadnienie. Za nami Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, przed nami rozmowa z gościem, dr Artur Bartoszewicz, SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. O co jesteśmy mądrzejsi po tegorocznym Davos? No to trudno powiedzieć, bo to jest spotkanie, czy było spotkanie, w którym poruszono niesamowicie szeroki wachlarz wątków, zagadnień, problemów, które dotykają współczesnego świata. Mówimy tu o izolacjonizmie, mówimy tu o braku przywództwa, mówimy tu o też zmianach klimatycznych, bo to też były kwestie poruszane, mówimy w ogóle o wymianie handlowej, o możliwościach technologii, czwartej rewolucji przemysłowej, masę inicjatyw, problemów, idei. Czy my jesteśmy mądrzejsi? Pan tutaj poruszył wiele bardzo ważnych kwestii, ja to właściwie skontruję jedną wątpliwością, bo pojawiają się takie głosy mówiące o tym, że tak naprawdę tego typu spotkanie, jak to Davos, a szczególnie właśnie to w Davos, to jest taki targ próżności tak naprawdę. Dlatego też zadałem pytanie przed tym, jak pan redaktor swoją część rozpoczął, właśnie, czy jesteśmy mądrzejsi, czy jak możemy być mądrzejsi w sytuacji, kiedy tak naprawdę spotkało się wielu przywódców politycznych, którzy reprezentowali tylko i wyłącznie swoje chęci, obawy lub też oczekiwania. Prezydent Francji wyraźnie krzyknął, że Francja chce znowu wrócić do pierwszej ligi. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że to jest gospodarka największa i że największy sukces i znowu przedsiębiorcy powinni przyjść do nich. Przywódcy Europy pozostali powiedzieli, że fundamentem jest budowa wspólnej Europy, silnej Europy. Chiny zaznaczyły wyraźnie, kto tu rządzi i w jakim kierunku świat zmierza, a jeszcze na to wszystko się nałożyły oczekiwania, czy też przestrzeganie, może tak należy powiedzieć, przestrzeganie przed potencjalnym kryzysem kolejnym finansowym, gdzie wszystkie banki wyraźnie jednym głosem powiedziały, to nie z naszej strony będzie, to te takie shadow banking czy finance będzie źródłem tego zagrożenia. Ja nie widziałem takiego
takiego wspólnego obszaru, który jednoznacznie by wypłynął z Davos. Raczej, tak jak pan rektor zauważył, no targ próżności. Każdy powiedział swoje, się zaprezentował, próbował się najlepiej sprzedać, jak mógł w danej okoliczności. Ale czy z tego coś wielkiego wyjdzie? Chyba raczej nie. A na ile w takim razie uczestnictwo w tego typu spotkaniach, szczególnie właśnie w Davos, to będę podkreślał, bo to jest chyba najpoważniejsze tego typu forum, to jest pewien właśnie papierek lakmusowy chęci, oczekiwań ze strony różnych polityków, różnych opcji w polityce. No bo z jednej strony mamy na przykład prezydenta Donalda Trumpa, który po prawie 20-letniej nieobecności amerykańskich prezydentów przyjeżdża do Davos. No, jak rozumiem, żeby trochę się wytłumaczyć z tej swojej nowej wizji amerykańskiej polityki gospodarczej. Czy się wytłumaczyć, czy po prostu zrobić biznes? To jest biznesmen. To jest człowiek, który no, dosyć mało etycznie zrealizował swoją wygenerował swoją fortunę. I on traktuje tak to miejsce Davos jako właśnie miejsce, w którym pierwsze trzeba zaznaczyć obecność, bo jako biznesmen trzeba być, trzeba pokazać, że ma się siłę, potęgę i on o tym mówił. Trzeba załatwić sprawy, jeżeli są do załatwienia. Jeżeli przy jego obecności pojawia się silny nacisk innych liderów politycznych poszczególnych państw do chęci zaistnienia, to znaczy, że trzeba tam zaznaczyć. Ale to zdrowy pragmatyzm. Zresztą chyba nawet New York Times chyba w ten sposób opisał to wystąpienie do Trumpa. On powiedział, że on jest liderką, czyli wyskoczył przed swój zespół, tą silną Amerykę, pomachał tymi pomponami, powiedział, jesteśmy wielcy, jesteśmy wspaniali, jesteśmy silni. Po części to jest sygnał dla gospodarek, ale też dla potencjalnych wrogów. My jesteśmy silni, my jesteśmy technologicznie zaawansowani, mamy dobrą kondycję gospodarczą i od nas wiele zależy. Jeżeli coś by się u nas popsuło, to się wam wszystkim popsuje, bo niestety świat jest zbudowany w ten sposób, że jak Ameryka kichnie, to cały świat ma gorączkę, więc lepiej nie burzmy tego stanu i tej relacji. Tym bardziej, że od kilku lat są podchody Chin właśnie, żeby zmienić tą strukturę globalną i żeby przejąć liderstwo. Donald Trump dobrze się czuje w takich miejscach. To jest zresztą, jakbyśmy wrócili sobie troszkę do historii tego, jak to zostało zainicjowane, 71 rok i inicjatywa właśnie takich spotkań. Ona mówiła o tym, żeby było to miejsce, w którym politycy w sposób jednak nieformalny będą mogli spotkać się z tymi wielkimi przedsiębiorcami, biznesmenami, korporacjami i wysłuchać się wzajemnie. Problem główny dzisiaj polega chyba na tym, że nawet jeżeli popatrzymy na ten skład, 3000 ludzi przyjechało, to te wielkie korporacje, one nie reprezentują realnego biznesu, tego powszechnego biznesu, tej codzienności gospodarczej. A co reprezentują? No mówimy o największych, najpotężniejszych graczach w gospodarce światowej. Właśnie, reprezentują bardzo silne oddziaływanie gry takiej geopolityczne już nawet, bo... To już nie jest gospodarka, to nie jest ekonomia, to jest coś więcej? To jest coś więcej. To jeżeli popatrzymy na Google, jeżeli popatrzymy na Facebook, jeżeli popatrzymy na tego typu konsorcja, które przenikają już nie tylko sferę gospodarki, ale sferę społeczeństwa i polityki, to są mechanizmy, które, czy też takie formy, które nawet ciężko jest zakwalifikować do któregokolwiek z obszarów takiej czystego podziału. Pan mówi o tych wielkich konsorcjach, to czy na przykład to Davos nie pokazało, że jest pewne otrzeźwienie, bo pojawiły się wśród osób, które przyjechały do Davos, no, takie głosy bardzo różne, no, między innymi nasz premier Morawiecki mówiący o tej niesprawiedliwości przy podziale dóbr, ale nie tylko on. Żądają zrównoważenia. Tak, które mówiły właśnie o tym, że te gigantyczne, wielkie korporacje tak naprawdę zaczynają przejmować czasami w sposób nieświadomy kontrolę nad społeczeństwami. Tak, dlatego powiedziałem, że bardzo trudno jest nazwać to, co pojawiło na tych spotkaniach, na tym spotkaniu w Davos. 1% populacji ludzkiej ma 82% majątku wielkiego bogactwa wytworzonego na poziomie światowym. Z tego oczywiście znowu ten bardzo mały procent, z tego 1% to są ci, którzy mają tak silne oddziaływanie na świat i to już nie jest czysta gospodarka, to nie jest już tylko wymiana handlowa, to jest naprawdę wpływanie na zjawiska polityczne, społeczne, na rewolucje, na upadki i to nie w wymiarze upadku przedsiębiorstwa, tylko upadku państw. To wszystko może być wysterowane przez te wielkie konsorcje. Doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Upadek pań. Reklama. Hit cenowy na weekend. Jabłka Jonagold, Ligol lub Champion. Nie wejdę o upadku państw. Reklamę dziadowską wyłączmy.
zasada podstawowa w prawie, a więc każda osoba indywidualna ma swój własny majątek odrębny, osobisty. W momencie, kiedy zawieramy związek małżeński, ta sytuacja się nam zmienia, ale to nie oznacza, że raz jak wejdziemy we wspólność ustawową małżeńską, która jest znowuż zasadą dla małżeństw, to że nigdy tego nie będziemy mogli zmienić. Możemy tę sytuację sobie stosownie do własnej woli dostosowywać, możemy zawierać umowy, możemy te umowy później zmieniać, a więc tak zwana intercyza nam się pojawia. Czy w sytuacji, gdy małżonkowie takiej rozdzielności nie mają, do wspólnego majątku zalicza się wszystkie ich zarobki, na przykład z pracy czy z działalności gospodarczej, bo często nawet jest tak, mówmy tak, jak to wygląda w życiu, że drugi z małżonków nawet nie wie, ile te zarobki naprawdę wynoszą. W przypadku firmy może to być zresztą skomplikowane, no bo tam są jakieś jeszcze koszty działalności. No a potem okazuje się, że na przykład były one bardzo duże i jeden z małżonków zaciągnął na przykład duży kredyt. Pobrane zarobki wchodzą od razu we wspólność majątkową, a więc od razu stają się częścią tego składu majątkowego wspólnego. Natomiast pamiętajmy, że mamy jeszcze ten okres oczekiwania, kiedy nie mamy jeszcze środków, nie mamy pobranych środków, mamy oczekiwanie na nie, a więc wierzytelność dopiero i wtedy te środki należą tylko i wyłącznie do majątku odrębnego. To bym chciała wyjaśnić. Co to znaczy oczekiwanie na środki? Czy chce pan powiedzieć, że to jest moment, kiedy ktoś, nie wiem, nie ma pensji, czy nie uzyskał z działalności gospodarczej dochodu? To jest nie do końca zrozumiałe. Wyjaśnijmy to. Możemy mieć dwie sytuacje. Każdy pracownik otrzymuje wypłatę co miesiąc. Więc ta, którą dostałem w zeszłym miesiącu, jest już majątkiem wspólnym, a tę, którą otrzymam dopiero za miesiąc, ta jeszcze jest w moim majątku osobistym. Natomiast w sytuacji, kiedy na przykład pracodawca nie wypłaca, jest w zwłoce, jeżeli chodzi o wypłatę wynagrodzenia, to ta wierzytelność również jest w majątku odrębnym. No to ja tutaj powiedziałam o kredycie, bo nie bez powodu, mówiąc o tej wysokości wynagrodzeń, że ktoś zaciągnął wysoki, duży kredyt, no to czy w wypadku zaciągnięcia go tylko na nazwisko męża, na przykład mąż go zaciąga i tylko na swoje nazwisko, musi go spłacać żona? To zależy, czy mówimy o istnieniu zgody, a więc czy małżonka miała świadomość i zgadzała się na to, aby taki kredyt został zaciągnięty. Jeżeli nie, nie miała takiej wiedzy, to tego kredytu spłacać nie musi. Jeżeli tę wiedzę miała i zgadzała się, to już będzie musiała wziąć za to odpowiedzialność. A co się stanie, kiedy małżonkowie się rozwiedli albo znaleźli w separacji? No i w ogóle, czy są to różne sytuacje z tego punktu widzenia tego kredytu, o którym rozmawiamy? Mam na myśli rozwód i separację. Czy tu jest różnica? Rozwód i separacja w tym wypadku trzeba je traktować analogicznie. One kończą ten okres wspólności ustawowej małżeńskiej. Mamy moment, w którym rozpoczyna nam się rozdzielność i wtedy każdy z małżonków samodzielnie może dysponować swoim majątkiem. Pamiętajmy jednak, że mamy pewne momenty startu i końca. I w przypadku, kiedy mamy rozwód, mamy ustanowioną separację, to tym początkiem rozdzielności majątkowej jest prawomocność tego orzeczenia sądowego, od którego liczymy odrębne majątki. To, co było wcześniej w ramach wspólności, nadal było i jest objęte tą wspólnością ustawową. A jeżeli ta żona zgodziła się na tę spłatę kredytu i teraz dochodzi do rozwodu, po prostu ona pisemnie się zgodziła? W takiej sytuacji najczęściej mamy do czynienia z odpowiedzialnością solidarną, a więc ten wierzyciel będzie mógł iść zarówno do jednego małżonka, jak i do drugiego, ale również do nich równolegle, a więc według własnego uznania. Ale tylko odnośnie majątku, który był nabyty w trakcie trwania ich małżeństwa. Tutaj patrzymy przez pryzmat samego zaciągnięcia zobowiązania. Jeżeli wtedy to zobowiązanie powinno być spłacane przez oboje małżonków i później, po zakończeniu tego stanu, również oni łącznie będą go spłacać. Teraz chwila przerwy na piosenkę i wracamy do rozmowy. Także, proszę Państwa, i piosenka, i wszystko ważne. Dziś 27 dzień stycznia, czyli Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. A w naszym studiu gość, pani Urszula Wójcik, kreduta dobrego imienia. Dzień dobry. Dzień dobry. No i temat bez wątpienia z tym wydarzeniem, z tym świętem związany. Badanie od naszych zachodnich sąsiadów. 59% młodych Niemców ma świadomość, że Auschwitz-Birkenau, czyli Oświęcim,
był niemieckim obozem zagłady. To są wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Kerbera. Te badania były prowadzone na grupie nieco ponad 1000 osób. 1009 osób wzięło udział w tym badaniu, a były to osoby w wieku powyżej 14 lat. 59% ma taką świadomość. I teraz zastanawiam się, czy powiedzieć tylko 59, czy paradoksalnie powiedzieć aż 59. Więc właśnie, zależy jak na to spojrzymy, tak, jest to niewielka liczba, biorąc pod uwagę to, że Niemcy są odpowiedzialni za Holokaust i za II wojnę światową. Więc to pokazuje, że jeśli tylko 59% młodych ludzi, potomków zbrodniarzy hitlerowskich, wie o tym, że Auschwitz było obozem, który założyli Niemcy, no to jest to liczba trochę zatrważająca. Jednak patrząc z drugiej strony, jeśli sobie spojrzymy, że aż 59% wie, tak, w dzisiejszych czasach, w których wiadomo, że system edukacji szkolnej jest troszeczkę słaby, to jest to jednak dość wysoka liczba, biorąc pod uwagę też, że są to młodzi ludzie w wieku 14-19 lat. Czwarte pokolenie? No tak chyba możemy policzyć, prawda? Mniej więcej. I mimo tego prawie 60% tych ludzi no, ma świadomość tego, co działo się 70 lat temu i kto ponosi za to odpowiedzialność. Trudno powiedzieć, kto ponosi za to odpowiedzialność. Polityka historyczna Niemiec do tej pory wskazywała na to, że oni próbowali uciec od odpowiedzialności za II wojnę światową. Próbowali ją zrzucić trochę na Polaków, trochę na Rosjan. Tak? No tak, ale czy właśnie te 59% i znów, czy aż, czy tylko, no, to nie jest dowód na to, że no, mimo tego, że rzeczywiście od lat widzimy takie starania, to one być może nie przynoszą wcale tak dobrych efektów, jak mogłoby się wydawać. Znaczy dobrych oczywiście z punktu widzenia Niemiec. Wiem na pewno, że w Niemczech jest prowadzony program, że każda szkoła powinna przyjechać do Auschwitz, żeby się dowiedzieć o tych zbrodniach hitlerowskich, zbrodniach niemieckich, które zostały dokonane w czasie II wojny światowej. Jednak jak widać, jest to za mało. Ja uważam, że powinna być prowadzona dobrze edukacja szkolna, ale także w rodzinach. Tak, nie możemy uciekać od tego, że jednak to w rodzinie jest pierwsze wychowanie.